Dobra, Pershingę musiałem wyjechać, bo musiałem siostrze pomóc, nie mogła samochodem ruszyć, musiałem ją pociągnąć. Łańcuchy są założone, zaraz zaczepimy łyżkę i będziemy odśnieżać. Trochę wam nagram, ale jeszcze dla tych, którzy nie zasubskrybowali mojego kanału, a są ciekawi, zobaczcie. Tu są dwa projekty, które będziemy realizować. Za chwileczkę, to żebyście nie przegapili tego. Tu jest takie brzydkie kaczątko, musimy z tego coś stworzyć. Ma być przyczepa do słomy, materiał już mam. Projekt jest, będziemy z tego czegoś tworzyć ładną przyczepę. Ale zobaczcie tutaj, jaki mamy konkretny materiał, z którego będziemy robić konkretną przyczepę. Także pamiętaj subskrybować kanał, bo ominie cię. Na tą przyczepę wejdzie 46 balotów na 3 warstwy. Thank you.
Cześć. Dziś mamy ładną zimę. Troszkę nam tu napadało. Zaspy małe się porobiły, to znaczy wczoraj nam napadało. Moi znajomi i sąsiedzi będą wiedzieli, że tak się stało, ale może w innych regionach Polski tak nie jest. Trzeba troszkę odśnieżyć tutaj, bo to jest ujeżdżone, ciągnikami się da, ale samochodem ani rusz. Ale żeby to odśnieżyć, to musimy znaleźć tego tutaj ciągniczka Pershinga. Jest trochę tu nadymione, bo miałem go już odpalone. I żeby to wszystko nam dobrze poszło, musimy mu założyć łańcuchy. Te łańcuchy mam już parę ładnych lat. Przez ostatnie chyba 3 nie były używane. Ale musimy je założyć, bo bez tych łańcuchów nic nie zrobimy. Będzie nam się ślizgał. I będzie się ślizgał. Dobra, ja się zabieram za robotę. Zwracam uwagę na to, czy nie jest pokręcony, bo wtedy będzie nam się źle układał. Dobra, mamy już tu tą stronę i tamtą założone. A teraz najważniejsza rzecz. Łańcuch, jak widzieliście, tam nie jest wielki problem. System zapinania też tu jest całkiem ok. Wisi. Jednak coś tu jeszcze trochę luźno. A dobra, to się ułoży. Ogólnie zamykanie tych łańcuchów jest na taki tutaj wichajster, że tak powiem. Ale ten wichajster miał tu ząbek i to tylko było tak zahaczone. Problem polegał na tym, że gdzieś tam coś tego i się rozhaczało. Miałem już taką sytuację. Więc zrobiłem jeszcze sobie tu takie otwory, przewierciłem. Zakładam zwykłą taką małą szeklę skręcaną. I wtedy mam pewność, że mi się to nie rozczepi. Więc coś tak tu zaraz zrobimy. I powinno być ok. Zaraz to tu jeszcze dokręcę, żeby nie powypadało. Najbardziej mnie martwi tutaj fakt, żeby tam o tą stronę wewnętrzną nie stukało. Ale myślę, że będzie dobrze.